Rozpoczynamy przerwę. Pracownicy merytoryczni i wójtowie na sesję dotarli po 5-minutowej i następnie 15-minutowej przerwie. Jesteśmy, przypominam, w punkcie 4, podpunkt 5 nabycia praw własności niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie 3 Chotomów. Bardzo proszę o referowanie, ciąg dalszy uchwały. Załącznik graficzny, widzicie Państwo. Dzień dobry Państwu. Działki ewidencyjne numer 812. Proszę o referowanie, dziękujemy. Pan wójt tą pracę już wykonał, także dziękujemy bardzo. Proszę o opinię komisji. Panie Przewodniczący, uszanuje Pan pracę pracowników urzędu. Pani kierownik jest przygotowana i chce omówić, a Pan teraz już nie pozwala jej zabrać głosu, tylko Pan szkodzi. Ale Panie Wójcie, nawet mi przez myśl nie przeleciał, żeby cokolwiek Panu zabronić, ale Pan zreferował projekt uchwały. Myśmy prosili o załącznik graficzny, który właśnie mamy. Natomiast zreferował Pan, jeśli chodzi o mnie, to bardzo profesjonalnie tenże projekt uchwały. Jeśli Państwo radni sobie życzą, to Pani Naczelnik powtórzy dokładnie to samo zapewne, co powiedział Pan Wójt. Tak czy nie? Poprosimy. To prosimy bardzo o zreferowanie ponowne projektu uchwały w równie profesjonalny sposób jak Pan Wójt. Działki ewidencyjne numer 812 na 12 i 812 na 14 o łącznej powierzchni 101 metrów kwadratowych położone są wzdłuż drogi łączącej ulicę Złotą z ulicą Wypoczynkową w Chotomowie. Zostały wydzielone z urzędu na podstawie zapisów planu miejscowego z przeznaczeniem na publiczną drogę gminną oznaczoną w planie miejscowym z symbolem 6 KDL. W wyniku przeprowadzonych z właścicielem nieruchomości negocjacji ustalono cenę nabycia tego terenu na cenę 70 zł za 1 metr kwadratowy gruntu oraz rekompensatę za drzewa owocowe i krzewy oraz tam ogrodzenie w postaci siatki za kwotę 3240 zł. Łącznie jest to kwota nabycia tych dwóch działek w wysokości 10 310 zł. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę o opinię komisji. Komisja Rozwoju jednogłośnie 6 głosami za zaopiniowała uchwałę pozytywnie. Dziękuję bardzo. Rozpoczynamy dyskusję. A Komisja Budżetowa. Komisja Budżetowa 4 głosami za, przy 3 wstrzymujących również pozytywnie zaopiniowała uchwałę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Rozpoczynamy dyskusję w temacie. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, Pan Wojciech Nowosiński. Witam Państwa serdecznie. Wczoraj uczestniczyłem w pracach Komisji Rozwoju. Dyskutowaliśmy na temat zakupu tej działki. Co prawda kwota nie jest oszałamiająca, bo to jest 10 300 zł i konieczność uregulowania tej sprawy wydaje się być także istotna, bo regulujemy te wszystkie sprawy drogowe na bieżąco. Natomiast też przemyślałem tą sprawę, tą rzecz w temacie jakby ceny. Dotychczas stosowaliśmy cenę niewykraczającą poza 25 zł za metr kwadratowy gruntu przeznaczonego pod drogę. I także w przypadku, kiedy cena była wyższa niż te 25 zł. Tu chodzi o to, żebyśmy nie wprowadzali nowych standardów do zakupu działek drogowych. Ograniczaliśmy, znaczy nie głosowaliśmy pozytywnie za zakupem, jednak kierowaliśmy do ponownego rozpatrzenia i jakby renegocjacji przez pana wójta. I po przemyśleniu wydaje się, że tutaj powinniśmy przyjąć podobną drogę. Przynajmniej spróbować ponegocjować to, co do zasady, którą przyjęliśmy, żeby ta zasada była zastosowana też i w tym przypadku. W związku z czym mam wniosek o to, żeby dzisiaj nie rozpatrywać tej uchwały i ponownie zobligować pana wójta do tego, żeby negocjował zakup tego gruntu po cenie niższej niż 70 zł za metr plus rekompensaty kosztów naniesień w postaci krzewów i drzew. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wójt, proszę.
Szanowni Państwo, oczywiście ten proces negocjacji był przeprowadzany i tak jak Państwo wnioskowaliście na komisjach rozwoju, żeby tę cenę proponować 20 zł za metr kwadratowy, to oczywiście takie propozycje są składane. Podejmujemy różne uchwały w zależności od sytuacji, jaka jest. Podejmowaliśmy uchwałę o zakupie za 100 zł i za 200 zł nawet. To zależy w jakim terenie i jaka jest sytuacja. Tutaj pani Małgosia to dokładnie omawiała na Komisji Rozwoju. Ja bym państwa prosił, żeby tę uchwałę podjąć. Regulujemy ten stan własności. Tam mieliśmy zrobić nakładkę asfaltową, na co państwo wnioskowali. I przypomnę też, że taka uchwała dotycząca regulowania gruntów w tym terenie również została podjęta. Dzieliliśmy grunty również z nadleśnictwem i sąsiednimi nieruchomościami. Ten proces jest rozpoczęty. Pan Mariusz Grzybek, bardzo proszę. Następnie pani Dorota Świątko. Szanowni Państwo, decyzja Rady Gminy o odroczeniu też jest formą negocjacji. To pokazuje, że Rada Gminy nie wyraziła zgody na podjęcie takiej decyzji w takim rozstrzygnięciu. W związku z tym jak najbardziej zasadne jest kontynuowanie negocjacji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Dorota zrezygnowała z głosu. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos w tejże sprawie? Gdzie? Pan Zenon Chojnacki. W pełni zgadzam się z tym, co powiedział radny Grzybek, bo w ogóle sąsiednie działki pozyskaliśmy bezkosztowo. I byłoby dobrze, żebyśmy jednak tą formę zachowali. W ubiegłych latach była taka forma dobrze przyjęta i wiele działek udało się pozyskać bez kosztów. Jest to jednak działka na poszerzenie drogi, jest to działka wąska. Zarazem będzie tam ktoś mógł postawić samochód, bo ta droga wtedy będzie szeroka i w ten sposób zwiększy się również wartość tej działki. Czyli nic złego by się nie stało, gdyby ci Państwo, którzy są właścicielami tej działki, oddali ten teren, ten kawałek działki na drogę. Dziękuję. Pani Dorota. Następnie pan wójt. Ale już to ustosunkuje się pan do dwóch wypowiedzi. Jak krótko. Szanowni Państwo, rozmawialiśmy na ten temat na Komisji Rozwoju i na Komisji Budżetowej. Te wcześniejsze działki zostały przekazane czy bezpłatnie. W wyniku podziału za rentę planistyczną czy opłatę adiacencką przejęliśmy, więc to nie jest do końca tak za darmo. Natomiast jeżeli ci ludzie kiedyś nabyli tą działkę, zagospodarowali ją i przy wąskich działkach wydzielając taki teren na poszerzenie drogi, oczywiście, że płaciliśmy różne te kwoty i kiedy wykupujemy albo musimy wykupić kawał drogi i to dosyć szerokiej, wtedy negocjujemy tą cenę i wiadomo, że dobrze by było, gdyby ona była niższa. Natomiast w tej sytuacji z wąskiej działki wydzielenie tego, no nie wiem, czy jest to aż tak bardzo sprawiedliwe, że nie chcemy wykupić tego. Dziękuję. Dokładnie to samo chciałem powiedzieć, co pani Dorota, że sąsiednie nieruchomości nie jest prawdą, że zostały za darmo pozyskane, bo nie można pozyskać za darmo, tylko zostały w ramach podziału geodezyjnego za opłatę adiacencką i trudno wyceniać, czy ta opłata adiacencka nie byłaby wyższa niż te 10 tysięcy, o których teraz mówimy. To są zupełnie inne sytuacje. Pan Zenon Chojnacki, następnie pan. Mam pytanie, panie wójcie, do pana w takim razie. Ile w ciągu ostatniego roku, a właściwie za pana kadencji, udało się panu otrzymać opłat adiacyńskich? Jeżeli pan tak twierdzi. Ja po prostu twierdzę, że w tym układzie ta droga przechodząca dalej jest również drogą wąską, bardzo wąską i w tym układzie nie wiem, czy nam się opłaca dla tych czterech działek w ogóle robić tą drogę. Uważam, że mamy na terenie gminy tyle katastrofalnych dróg, że nie potrzeba wykupować tej działki po to, żeby sugerować się, że tam zrobimy nakładkę asfaltową. Dziękuję. Pan Adam Krzyżanowski. Dziękuję serdecznie. Następnie pan Mariusz Grzybek. Dziękuję bardzo. Pani kierownik, mam takie pytanie. A jaka jest powierzchnia działki tej 812 na 11?
ponieważ proszę zwrócić uwagę, że tu nastąpiło wydzielenie z działki o niezbyt dużej powierzchni. W związku z powyższym, szanowni państwo, tutaj mamy dość duże uszczuplenie, można powiedzieć, tej działki 812 na 11 poprzez właśnie wydzielenie działki 812 na 12. W związku z powyższym dla mnie jest oczywiście również zasadne kwestia uregulowania kwestii własności, można powiedzieć, tejże działki poprzez dokonanie płatności. A to, co szanowni państwo mówimy dotyczące generalnie rzecz biorąc regulowania własności działek sąsiednich, proszę zwrócić uwagę, iż 27 listopada 2013 roku Rada Gminy podjęła uchwałę odnośnie miejscowego planu zagospodarowania i tutaj zaplanowany jest cały ciąg ulicy 6 KDL. Także to nie jest kończy się, że się wraża na łączniku, kończy się na ulicy Złotej, tylko jest to ciąg ulicy prowadzącej, można powiedzieć, wręcz aż do Legionowa. Także dziękuję bardzo. Panie Adamie, nie prowadzi ta ulica do Legionowa, bo jak pan zapewne doskonale wie, tam jest postawiony płot w poprzek tej drogi. I postawiony na tym jest chyba budynek, jak ja dobrze pamiętam. No przez salon nie będzie pan prowadził do Legionowa drogi. Proszę, pan Mariusz Grzybek. Szanowni państwo, myślę, że intencją radnego Nowosińskiego nie było nie kupowanie, tylko przeprowadzenie negocjacji w celu zmniejszenia tej kwoty. Chodzi tutaj o przesunięcie ewentualnie tego o miesiąc. Jeśli nie będzie jakiegoś rozstrzygnięcia, to oczywiście będziemy zastanawiali się. Natomiast no, musimy podjąć wszystkie kroki, żeby dotychczasowe działania, które procedowaliśmy, były zbieżne z tym, co teraz, postępujemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Bardzo proszę. Nie widzę. Przechodzimy do głosowania wniosku pana radnego Wojciecha Nowosińskiego o, ale to w tym wypadku o skierowanie do Komisji Rozwoju, tak? Z prośbą o rozpoczęcie ponownej negocjacji, tak? Kto z państwa radnych jest za wnioskiem, ażeby projekt uchwały skierować do Komisji Rozwoju i jednocześnie zobligować wójta do przeprowadzenia kolejnej tury negocjacji? Czy w ten sposób mam to sformułować? Tak. Czy pan jeszcze chciał zabrać głos, panie Zenonie? Nie? Dziękuję. Kto z państwa jest za wnioskiem o skierowanie do Komisji Rozwoju oraz obligowanie wójta do przystąpienia do ponownych negocjacji? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto z państwa jest przeciw? Dziękuję. Kto z państwa się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Wynik głosowania? 9 radnych poparło wniosek, czyli projekt uchwały został skierowany do Komisji Rozwoju celem przeprowadzenia kolejnej tury negocjacji. 2 osoby były przeciw, 2 osoby się wstrzymały. Dziękuję bardzo. 2 osoby, bo Włodek również. 2 osoby się wstrzymały. Przechodzimy do kolejnego punktu dzisiejszego posiedzenia. Nabycia prawa własności nieruchomości stanowiącej działki numer 89 i 111 położonego w obrębie 2. No niech się wygadają, no. W obrębie 2 Boża Wola. Bardzo proszę o zreferowanie projektu uchwały. Przedmiotem uchwały są nieruchomości położone w Bożej Woli u zbiegu ulicy Leśnej i ulicy Modlińskiej w obrębie Boża Wola. Właściciel tychże działek o łącznej powierzchni 7662 m2 zwrócił się do gminy z propozycją wykupu tych działek za kwotę 100 tysięcy złotych. Swój wniosek argumentował faktem, iż działki są przeznaczone w planie miejscowym w całości pod tak zwane cele publiczne o różnym tutaj charakterze. A zatem on sam jako właściciel nie ma możliwości zagospodarować swoje nieruchomości na przykład zabudową kubaturową. Zgodnie z zapisami planu miejscowego, który został uchwalony w 2005 roku, przedmiotowe działki przeznaczone są w około 35% powierzchni pod poszerzenie drogi wojewódzkiej ulicy Modlińskiej, w 30% pod publiczną drogę gminną oznaczoną symbolem 3 KDL, w 25% pod teren zieleni o funkcji izolacyjnej oraz w około 10% pod teren parkingu publicznego.
Nabycie przedmiotowej nieruchomości pozwoli gminie w przyszłości na realizację celów publicznych przewidzianych w planie miejscowym, tych celów publicznych gminnych. Tutaj jako przedstawiciele urzędu jesteśmy przekonani, że koszty związane z wykupem tego terenu, czyli te koszty 100 tysięcy złotych, zwrócą się gminie w niedalekiej przyszłości. Wtedy, kiedy gmina stanie się właścicielem, dokona podziału działek, zostanie wydzielony teren ponad 2,5 tysiąca metrów kwadratowych pod drogę wojewódzką, która stanie się, ten teren stanie się z mocy prawa własnością województwa i wtedy właśnie też gmina będzie miała prawo wystąpić do marszałka województwa z roszczeniem odszkodowawczym. I za te 2,5 tysiąca jestem przekonana, że jesteśmy w stanie wywalczyć odszkodowanie na poziomie 100 tysięcy złotych bądź wyżej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę o opinię Komisji Rozwoju i Komisji Budżetowej. Komisja Rozwoju pozytywnie zaopiniowała tą uchwałę 7 głosami za. Tak jak mówiła pani kierownik Wydziału Geodezji, jest szansa, że w rozrachunku ogólnym wejdziemy z terenem i jeszcze być może z jakąś jeszcze delikatną, że tak powiem, zyskiem od tej nieruchomości. Jeszcze mamy, proszę zwrócić uwagę na ten plan miejscowy, teren KS, czyli komunikacja samochodowa, parkingi i w tym momencie, że będziemy właścicielem, być może będziemy mogli zmienić ten plan na jakieś inne cele niż tylko parkingi. A to do zastanowienia. Dziękuję. Proszę. Komisja Budżetowa 6 głosami za przy jednej osobie poza salą pozytywnie zaopiniowała uchwałę. Dziękuję. Dziękuję. Rozpoczynamy dyskusję. Ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Bardzo proszę. Lub naszych gości. Nie widzę. Przechodzimy do głosowania projektu uchwały w sprawie nabycia prawa do własności nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjnej nr 89 i 111 położonych w obrębie 2 Boża Bola. Pan Zenon Chojnacki. Dziękuję. Pani Teresa Gałecka nieobecna. Pan Mariusz Grzybek. Dziękuję. Pan Włodzimierz Kowalik. Dziękuję. Pan Paweł Krajewski. Dziękuję. Pan Adam Krzyżanowski. Dziękuję. Pani Marta Lipińska. Dziękuję. Pani Bogumiła Majewska. Dziękuję. Jestem za. Pan Wojciech Nowosiński. Dziękuję. Pan Artur Szymkowski. Dziękuję. Pan Arkadiusz Cyguła. Nieobecny. Pani Dorota Świątko Dodza. Pan Tomasz Wodzyński. Dziękuję. Pan Marek Zieliński. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta 13 głosami. Kolejny punkt dzisiejszego spotkania to jest przekazanie prawa własności do niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie 3 Chotomów. Proszę o zreferowanie projektu uchwały. Właściciele posesji nieruchomości właściciel nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną numer 815/36 w Chotomowie, tutaj jest to ten sam teren z pierwszej uchwały, czyli pomiędzy ulicą Złotą a ulicą Wypoczynkową w Chotomowie, wyraził wolę nieodpłatnego przekazania na rzecz gminy tych właśnie 6 metrów kwadratowych. Zgodnie z planem miejscowym z 2013 roku działka położona jest w całości pod drogę publiczną 6 KDL. Zatem przejęcie tej działki jest konsekwencją zapisów planu miejscowego i realizacją tego planu miejscowego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę o opinię Komisji Rozwoju. Komisja Rozwoju 7 głosami za. Panie mecenasie, umawialiśmy się. Tak? Dziękuję. Komisja Rozwoju 7 głosami za. Pozytywnie zaopiniowała tą uchwałę. Również jak pani kierownik wspomniała, jest to konsekwencją realizacji miejscowego planu. Tu nie mam wątpliwości, tym bardziej, że jest to przekazanie gruntu nieodpłatnie. Dziękuję. Dziękuję. Rozpoczynamy dyskusję. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania projektu uchwały w sprawie przekazania prawa własności do niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie 3 Chotomów. Pan Zenon Chojnacki. Dziękuję. Pani Gajska nieobecna. Pan Mariusz Grzybek. Dziękuję. Pan Włodzimierz Kowalik. Dziękuję. Pan Paweł Krajewski. Dziękuję. Pan Adam Krzyżanowski. Dziękuję. Pani Marta Lipińska. Dziękuję. Pani Bogumiła Majewska. Dziękuję. Jestem za. Pan Wojciech Nowosiński.
Dziękuję. Pan Artur Szymkowski. Dziękuję. Pan Arkadiusz Cygła. Nieobecny. Pani Dorota Świątko. Dziękuję. Pan Tomasz Wodzyński. Dziękuję. Pan Marek Zieliński. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta 13 głosami. Kolejny punkt. Nadanie nazwy ulicy w miejscowości Dąbrowa Chotomorska, gmina Jabłonna. Bardzo proszę o zreferowanie projektu uchwały. Właściciele nieruchomości przyległych do drogi oznaczonej numerami ewidencyjnymi numer 104/6, 104/28, część działki 104/71, działka numer 104/69, 104/61 i 104/66 w Dąbrowie Chotomorskiej wystąpili o nadanie nazwy dla tej drogi i przedłożyli propozycję ulica Jaworowa. Aktualnie posesje przyległe do tej drogi posiadają numerację porządkową od ulicy Kolejowej numer 32, 34 i 36 poprzez dodawanie kolejnych liter alfabetu. Działki stanowią własność gminy Jabłonna. Zgodnie z planem miejscowym przeznaczone są pod drogę wewnętrzną o szerokości zmiennej od 8 do 12 metrów. Tutaj proponowana nazwa ulica Jaworowa nie występuje na terenie gminy i nawiązuje tematycznie do istniejących nazw w tym rejonie. To jest ulica Olszynowa, Lipowa, Wierzbowa. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę o opinię Komisji Bezpieczeństwa. Komisja Bezpieczeństwa, panie Zenonie. To jest. No właśnie. To jest brak koncentracji na sesji. Ale rozmawialiśmy o bardzo poważnej sprawie. Dobrze, związanej, ale ja proszę o opinię w bardzo poważnej sprawie. Komisja Bezpieczeństwa pozytywnie wydała opinię pozytywną. A iloma głosami? 5. Dziękuję. Proszę o opinię Komisji Rozwoju. 7 głosami za Komisja Rozwoju zaopiniowała pozytywnie. Panie Zenonie, tak powinna brzmieć prawidłowa, profesjonalna odpowiedź. Bardzo dziękuję za pouczenie i za lekcję. Obiecuję solidną poprawę. Dziękuję bardzo. Rozpoczynamy dyskusję w temacie. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Skończę dyskusję i poproszę o łagodny wymiar kary. Dziękuję bardzo. Pan Zenon Chojnacki? 3 lata. Pani Teresa Gałecka? Nieobecna. Pan Mariusz Grzybek? Dziękuję. Pan Włodzimierz Kowalik? Za. Dziękuję. Pan Paweł Krajewski? Dziękuję. Pan Adam Krzyżanowski? Nieobecny w czasie głosowania. Pani Marta Lipińska? Dziękuję. Pani Bogumiła Majewska? Dziękuję. Jestem za. Pan Wojciech Nowosiński? Dziękuję. Pan Artur Szymkowski? Dziękuję. Pan Arkadiusz Cygła? Nieobecny. Pani Dorota Świątko? Dziękuję. Pan Tomasz Wodzyński? Dziękuję. Pan Marek Zieliński? Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta 12 głosami. Jedna osoba poza salą. Kolejna uchwała. Nadanie nazwy ulicy miejscowości Dąbrowa Chotomorska, gmina Jabłonna. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, jest to ten sam teren, ten sam obszar, tylko ulica obok. Tutaj troszeczkę odmienny stan rzeczy, ponieważ to jakby z inicjatywy urzędu proponujemy nazwę dla tej drogi, dlatego że aktualnie nieruchomości przyległe do tej drogi posiadają numerację porządkową kolejowa 16, kolejowa 18, 20, 20A i pojawiają się za chwilę numery 30, 36A, E i tak dalej. Dlatego, aby porządkować tę numerację, uznaliśmy za stosowne jednocześnie zmienić też nazwę, znaczy nadać nazwę też tej drodze. Rozmawiałam z panem sołtysem, został poinformowany o projekcie uchwały, nie wyraził sprzeciwu. Działki są... Sołtys, jako mieszkaniec przy tej drodze, tak? Mieszkaniec, właściciel posesji przy tej drodze. Nieruchomości są własnością gminy, dlatego też możemy jakby z urzędu nadawać nazwę dla drogi. Ze strony urzędu proponujemy nazwę Czeremchowa, natomiast jeszcze mamy dla Państwa propozycję, na przykład ulica Olchy bądź Miłorzębu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę o opinię Komisji Rozwoju. Komisja Rozwoju 7 głosami za zaopiniowała uchwałę pozytywnie.
Nie rozpatrywaliśmy innej nazwy niż Czeremchowa i mi się wydaje, że powinna Czeremchowa pozostać, skoro tak była taka ogólna zgoda. Dziękuję. Dziękuję. Proszę panie Zanonie. Komisja Bezpieczeństwa od kilku lat bardzo pozytywnie opiniuje wszystkie ulice i również tą zaopiniowała pozytywnie, bo jesteśmy za tym, żeby w tej gminie wszystkie ulice były uporządkowane, były ulice uporządkowane i numeracja na danych ulicach. Więc i tym razem też zaopiniowaliśmy pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pełny profesjonalizm. Kto z państwa chciałby zabrać głos? Bardzo proszę. Nie widzę. Przechodzimy do głosowania projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dąbrowa Chotomowska. Pan Zanon Chojnacki? Dziękuję. Pani Teresa Gałecka? Nieobecna. Pan Mariusz Grzybek? Dziękuję. Pan Włodzimierz Kowalik? Dziękuję. Pan Paweł Krajewski? Nieobecny. A jest. Jest za. Przepraszam, nie słyszałem. Pan Adam Krzyżanowski? Dziękuję. Pani Marta Lipińska? Dziękuję. Pani Bogumiła Majewska? Dziękuję. Jestem za. Pan Wojciech Nowosiński? Dziękuję. Pan Artur Szymkowski? Dziękuję. Pan Arkadiusz Cygła? Nieobecny. Pani Dorota Świątko? Dziękuję. Pan Tomasz Wodzyński? Dziękuję. Pan Marek Zieliński? Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Kolejny punkt. Przyjęcie programu. Pani bardzo dziękujemy. Kolejny punkt. Przyjęcie programu wspierania rodziny w gminie Jabłonna w latach 2017-2019. Prosimy o zreferowanie projektu uchwały. Uchwała wynika z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Od razu mówię, jest na 3 lata, bo tak wynika z tej ustawy. Jest troszkę może późno, ale to dlatego, od razu się wytłumaczę, dlatego że czekałam na, bo miała być taka ustawa za życiem w tym roku wprowadzona. Nie wiem, czy państwo słyszeli, były wielkie zapowiedzi, a czekałam, co się zmieni, ale tak naprawdę się prawie nic nie zmieniło, oprócz prowadzenia asystenta rodziny dla osób, które mają chore dzieci. Tylko te chore dzieci, to się okazuje, że to nie są chore dzieci, tylko muszą być chore dzieci, które mają odpowiednie jeszcze zaświadczenie od odpowiedniego typu lekarza, więc to w ogóle wyszło, nikt się do nas nie zgłosił na przykład. Mamy asystentów przeszkolonych, nie mamy chętnych. Oprócz tego jeszcze asystenci są do takich rodzin naszych podopiecznych, których widzimy, że trzeba wkroczyć, ale to jest też tak, że muszą wyrazić na to zgodę. To tak naprawdę taki główny asystent rodziny jest w tej ustawie. Jest współpraca między wszystkimi placówkami, między GOPS-em, urzędem, policją, między służbą zdrowia, między sądem, kuratorami. Bo głównie mamy tak robić, żeby dzieci nie trafiały do opieki zastępczej, czyli do rodzin zastępczych, czy do placówek, ale staramy się jak najbardziej to robić. Jakieś programy też dla dzieci były też organizowane. Mieliśmy program taki nasz socjalny, był w kwietniu robiony dla dzieci. I generalnie to jest, mówię, na 3 lata cały czas działamy. I to tyle. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Poproszę o opinię komisji społecznej, bo ta komisja się zajmowała. Wiceprzewodniczący. A ktoś z członków komisji? Bardzo proszę, pan Krajewski. Komisja 4 głosami za, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Bardzo dziękuję. Otwieram dyskusję w temacie przyjęcia programu wspierania rodziny. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Jakieś pytania? Rozumiem, że nie ma. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania uchwały w sprawie przyjęcia programu wspierania rodziny w gminie Jabłonna na lata 2017-2019. Pan Zenon Chojnacki? Pani Gałecka? Nieobecna. Pan Mariusz Grzybek? Pan Włodzimierz Kowalik? Pan Paweł Krajewski? Pan Adam Krzyżanowski? Pani Marta Lipińska, pani Bogumiła Majewska, pan Witold nieobecny w czasie głosowania, pan Wojciech Nowosiński, pan Artur Szymkowski, pan Arkadiusz Cygła nieobecny, jestem za, pan Tomasz Wodzyński, pan Marek Cieliński nieobecny w trakcie głosowania. Uchwała została podjęta 11 głosami za. 2 osoby nieobecne, 1 poza salą, tak?
Dwie poza salą, dobrze, bardzo dziękuję. I następny punkt, mamy punkt wprowadzony. Jedenastka. Przyjęcie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2018. Bardzo proszę o zreferowanie uchwały. Dzień dobry Państwu. Uchwała wprowadza w 2018 roku program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Realizacja takich zadań jest zadaniem własnym gminy. Wynika z przepisów prawa, przede wszystkim z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Same zadania i konstrukcja uchwały jest zgodna z Narodowym Programem Ochrony Zdrowia na lata 16-20 oraz Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w latach 14-20. Sam program napisany jest w taki sposób, że opiera się na diagnozie sytuacji w gminie i następnie zawiera katalog działań, które finansowane są ze środków tak zwanego korkowego, czyli opłat za koncesje alkoholowe. Ta lista działań obejmuje łącznie 20 zadań, które dotyczą różnego rodzaju realizacji programów profilaktycznych w szkole, ale także w szkołach, ale także zagospodarowania czasu wolnego młodych ludzi, także prowadzenia punktów pomocy psychologiczno-pedagogicznej, psychologicznej i terapeutycznej oraz punktów konsultacyjnych. Obejmuje także finansowanie działalności Komisji Antyalkoholowej. I tak jak powiedziałem, środki na realizację zadań to są środki, które wpływają do budżetu gminy z tak zwanego funduszu korkowego. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Poproszę członka Komisji Społecznej o opinię. Bardzo proszę. Śmieją się. Komisja Spraw Społecznych 4 głosami za pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Bardzo dziękuję. Rozpoczynam dyskusję. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania do uchwały? Rozumiem, że nie ma. Przechodzimy do głosowania. Uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2018. Pan Zenon Chojnacki, nieobecny. Pani Gałecka, nieobecna. Pan Mariusz Grzybek. Pan Włodzimierz Kowalik, nieobecny. Pan Paweł Krajewski. Pan Adam Krzyżanowski. Pani Marta Lipińska. Pani Bogumiła Majewska. Pan Witold, nieobecny. Pan Wojciech Nowosiński. Pan Artur Szymkowski. Pan Arkadiusz, nieobecny. Jestem za. Pan Tomasz Wodzyński. Pan Marek Zieliński, nieobecny w trakcie głosowania. 9 głosów za. 4 osoby poza salą lub nieobecne. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnej uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jabłonna w sprawie ustalenia terminu składania deklaracji o kandydowaniu do Komisji Doraźnej Rady Gminy z celem opracowania wieloletniego planu inwestycyjnego. Wnioskodawcą jest tu pan Krzyżanowski, więc myślę, że kolega nam przedstawi uchwałę. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, tak jak prosiłem i prezentowałem na wstępie, można powiedzieć, projekt tej uchwały w zakresie porządku obrad. Szanowni Państwo, tak jak właśnie powiedziałem, wielu wśród naszych koleżanek i kolegów jak gdyby chce realizować, można powiedzieć, swoje zadania w zakresie również udziału w tej Komisji Doraźnej Rady Gminy Jabłonna dotyczącego Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Natomiast poprzednia uchwała określała nam termin do ostatniego poniedziałku do godziny 14. I niestety okazało się, iż właśnie wiele osób nie złożyło tej deklaracji poprzez, być może zapracowanie, może być innymi tematami, tak? W związku z powyższym proponuję przyjęcie właśnie takiej uchwały dotyczącej określenia nowego terminu dla Państwa jak najbardziej dogodnego. Mam nadzieję, myślę, że chyba ten termin powinien być nieco krótszy ze względu, powiedzmy, na właśnie gdyby dyscyplinowanie i zaproponowanie złożenia tychże deklaracji. Także proponuję, ażeby był termin określony do dnia dzisiejszego do godziny 14. Tym bardziej, że deklaracje są tutaj
prezydium naszej Rady, także chyba nie ma najmniejszego problemu. Do dnia dzisiejszego do godziny 14. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Rzeczywiście być może było to przeoczenie, być może sprawy prywatne, zapomnienie. No, stało się, dlatego rzeczywiście proponujemy o przedłużenie tego terminu. Czy ktoś z Państwa w tym temacie chciałby zabrać głos? Rozumiem, że dziś do godziny 14. Rozumiem, że przyjmujemy ten termin. Nikt z Państwa nie ma innej propozycji? Ale w tym wypadku to będziemy się ten projekt uchwały głosowali? Tak. No, ale musimy Pan zabrać... Wojciech Nowosiński. Proszę, no ale możemy założyć również to, że my skończymy sesję za 15 minut i nie damy rady dzisiaj głosować tego projektu uchwały. Panie Przewodniczący, to jest projekt uchwały dotyczący określenia terminu składania deklaracji. Czyli projekt uchwały głosujemy na następnym posiedzeniu. Projekt uchwały określający skład osobowy. O tym Pan mówi, tak? My nie jesteśmy przygotowani dzisiaj, bo jeżeli proszę Pana zgłosi się, czy mamy określoną liczbę osób w tej komisji? Nie. Nie mamy przygotowanych odpowiednich dokumentów dzisiaj, żeby tą uchwałę przegłosować. Deklaracje są, proszę Pana, ale uchwała... Ale Panie Przewodniczący, to jest tylko kwestia terminu określenia składania deklaracji. My nie powołujemy skład osobowy. Jeżeli dzisiaj do godziny 14 radni uzupełnią, ktoś się jeszcze zgłosi, to głosować będziemy na następnych posiedzeniach. Tak. Kolejną uchwałę będziemy głosować na następnych. Pan Wojciech Nowosiński, bardzo proszę. Dziękuję. Ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę. Głosujemy projekt uchwały w sprawie uchwały Rady Gminy Jabłonna. W sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jabłonna o ustaleniu Komisji Doraźnej terminu składania deklaracji o kandydowanie do Komisji Doraźnej Rady Gminy na 7 kadencji, której celem będzie opracowanie wieloletniego planu inwestycyjnego w gminie Jabłonna. I w paragrafie pierwszym zapisujemy do dnia dzisiejszy, tak? 22 listopada. 20 godzina 14. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały? Pan Zenon Chojnacki. Dziękuję. Pani Teresa Gajewska nieobecna. Pan Mariusz Grzybek. Dziękuję. Pan Włodzimierz Kowalik. Nieobecny w czasie głosowania. Pan Paweł Krajewski. Dziękuję. Pan Adam Krzyżanowski. Dziękuję. Pani Marta Lipińska. Dziękuję. Pani Bogumiła Majewska. Dziękuję. Jestem za. Pan Wojciech Nowosiński. Dziękuję. Pan Artur Szymkowski. Dziękuję. Pan Arkadiusz Cygula. Nieobecny. Pani Dorota Świątko. Dziękuję. Pan Tomasz Rodzyński. Dziękuję. Pan Marek Zieliński. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa. Już. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, dysponujemy deklaracjami. Jeżeli ktoś z Państwa jest zdecydowany i chciałby złożyć taką deklarację, druki takich deklaracji mamy tu przy sobie. Także bardzo proszę. Żeby było już tak wszystko policzone, mamy trzy egzemplarze. Skserujemy. Nawet do 15. Proszę Państwa, jestem pełen podziwu. Godzina 11:45. Punkt 5. Sprawozdanie i informacje. Niestety nie ma Pana Wójta. Wójta Gminy Jabłonna. 5 minut przerwy. Na wniosek Pani Wiceprzewodniczącej w związku z nieobecnością Wójta ogłaszam 5 minut przerwy.